Cześć wszystkim, z tej strony Draka i wracamy do FIFA. I tak, zakończyliśmy przerażającą misję w zakładzie dla obłąkanych Moira. Teraz, o mój Boże, czego jesteśmy właśnie świadkami na tym loadingu. Nie mam pojęcia, co się kurwa dzieje. Tak, teraz wracamy na miasto. Gareth przez tą całą chorą wizytę w tym porąbanym miejscu doszedł jedynie do tego, iż prawdopodobnie Erin jest u Barona. I tam mam się teraz udać, do Barona. Ale oczywiście, teraz jeszcze zadania miastowe. I tak, sytuacja w mieście, w cudzysłowie, zmienia się ponownie. Tego gościa znowu wieszają. Jestem prawie pewien, że go wieszali go też ostatnio. Jej. Okej. Miasto to urocze miejsce. Dobra, w takim razie lecimy chyba jak zwykle, nie? Najpierw do naszej tutaj dzielnicy złodziei. Zobaczyć co u Basso. Potem do Ektora. I potem do Vittoriego. Taka kolejność. Zobaczymy ile to... ile to pierdółek będzie nas Basso. Ten gościu znowu drze mordę, ale to jest fajne i w ogóle fajnie pomyślane. Jakie przyjemne do słuchania. Powieszony i kropka, odzyskaj pióro Basso. Littlera Daviego powiesiła straż. Co gorsza, miałam przy sobie moje ulubione pióro mojej babci. Ono jest dla mnie więcej warte niż złoto, Gareth. Ponoć zwinął je Kat. Przeszukaj jego dom w czarnym zaułku i znajdź moje pióro, dobrze? Spoko. Droga ku bogactwu, skradnij dokumenty białego żagla. Zdobyłem dla nas wysoko postawioną klientkę. Nosi najlepsze jedwabie i płaci czystym złotem. Potrzebuję dokumentów firmy Biały Żagiel oraz informacji na temat ich szlaków handlowych. Dla ciebie to drobnostka, oczywiście, że tak. Wypatruj nagrodę, ukradnij teleskop. Scuttlebutt twierdzi, że nasi przyjaciele z Illyrian Imports mają u siebie przepiękny teleskop, któremu mogą bez problemu wypatrywać piratów. Oczywiście coś takiego przydałoby się też moim przemytnikom, żeby mogli unikać straży. Ukradnij teleskop, żeby straż mogła napracować na swój haracz. Szachmat. Odzyskaj figurę Shawn Basso, ten przeklęty Archie Maxwell. Zwinął mi skoczka po tym, jak pokonałem go w szachy. Oszukiwałem tylko dwa razy. Włam się do jego domu i obrób go, to pokryje straty. A przy okazji znajdź figurkę szachową. Moje koniki nie będą tęskni za domem. Nie mogą tęsknić za domem. Grobowa sprawa. Ukradnie prochy dziadka. Jedna z moich klientek ma kłopot. Szmuglowała opium w urnie z prochami dziadka i straż nakryła ją po godzinie policyjnej. Próbowałem przekupić kapitana, ale Dran uważa się za uczciwego. Włam się do magazynu dowodu na ulicy Targowej i odzyska jej prochy dziedziusia. Dobrze? Chill. I got this. Dobra. A, no tak. Z jakiegoś powodu jego szopa ma osobną mapę, ale ty już nie. Dobra. Szachmat jest tutaj. Bum, śledzi. Śledzik. Zobaczmy, co przy okazji ma pan handlarz u siebie. Okej, dobra. Wzmocnienie kaftana, wybaczcie ziewanie. Nie wiem, czy coś mi to jest konkretnie potrzebne. Może weźmiemy sobie torbę Troja, ponieważ okej, dwa więcej maku i jedzenia. W sensie jest tutaj sporo, wiecie, sporo maku, tak, więc no. Okej, dawaj. A, w ogóle opis. Znoszona skórzana torba, która ponoć skradziono samemu doktorowi Trojowi. My też go już okradliśmy kiedyś. Niezależnie od tego, jaka jest prawda, dzięki tej torbie można znacznie wydajniej przynosić rzeczy nadające się do spożycia, takie jak jedzenie czy mak. Szkoda, że nie jest dostępna w kolorze czarnym. I teraz wiecie, widzę, że Gareth generalnie w swoim ciemnym, obcisłym, skórzanym stroju wkrada się gdzieś pod kogoś przez okno, a pod pachem trzyma torbę lekarską z takim wielkim czerwonym krzyżykiem po środku. Tak to widzę.
Aristos always say the view from Aldale is the best for miles. I hope he enjoys it. Dobra. Przyjrzyjmy się tym całym konikom, no nie? Ach, brakowało mi animacji otwierania okien. Tak za nią tęskniłem. No już, Gareth. Podwijaj. Dzień dobry, przyszedłem pana okraść, ale no cóż, nie ma pana w domu. A to ci nowość. Imbryczek, filiżaneczki. O, mało złota mi zostało. Pióro. Pusto. Pamiętnik Archiego Maxwella. Orion byłby ze mnie dumny. Zeszłej nocy ruszyłem na ulicę z moimi braćmi i siostrami. W każdej ciemnej uliczce i w każdej witrynie sklepowej szukałem zaopatrzenia. Wszystko czeka w piwnicy. Szyfr to 777 albo 776, jakoś tak. Zawsze uważałem się za spokojnego człowieka, ale te zamieszki mącą w głowie człowiekowi. Od czasu spotkania z Orionem wciąż mi w niej huczy. Orion ma wokół siebie jakąś dziwną aurę, powiadasz, co? W głowie ci huczy. Brzmi znajomo. Niestety nie widzę tutaj nigdzie skoczka Basso. O mój Boże, to ktoś jest! Ha, i widzicie, generalnie jako, że on dołączył do Oriona, to nie liczy się w tym momencie już jako cywil. Więc bezpiecznie mogę podejść i użyć na nim pałki Garetha. Pałka Garetha! No cóż. Orion, chłopie, co ty robisz z tymi ludźmi? Co ty z nimi robisz, ty szubrawcu? Taki miły, spokojny człowiek, w szachy lubił sobie pograć, a ty przyszedłeś i popsułeś mi gościa. I tak wiem, że bez problemu bym się przekraść do tych drzwi, otworzyć je i przejść dalej, bez kasowania tego ziomka, ale... No cóż. Lepiej, żeby dostał w łeb i leżał w domu, niż żeby wyszedł i dał się zabić straży, prawda? Po prostu troszczę się o jego bezpieczeństwo, jasne. Odkręć? Aha. No dobra, wpierw zobaczmy to. Dzień dobry. To linia zła. Ach, czyli muszę się dostać tamtędy. A nie. Wiecie, pomyliło mi się. Myślałem, że wiecie, ta linka przeciągnięta nad ziemią, tak żeby Gareth nią wdepnął, ale przecież w tej rzeczy coś takiego nie ma. Dobra. Co my tu mamy? Wezmę sobie to. Stłukę sobie to. Podjebie płomień, bo jest fajny. Dobra. Mówił 677 albo 776, tak? Czyli 776. Nie, szlak, nie to. Zapiski. Do sprawdzenia później. Pewne mieszkanie na ulicy Baronów, jeden z czarnych opończy imieniem Oli, błagał o życie w trakcie zamieszek. Powiedział, że zgromadził sporo kosztowności ukrytą w schowku otwieranym przy podźgnięciu obrazów oko. I tak wykończyłem dania, ale chyba mówił prawdę. Generalnie to jest, żeby nie było. Pamiętacie, jak włamaliśmy się jakieś mieszkania i były tam zapiski żony, że o, po tym jak generalnie wymęczysz jakiś biedaków w swojej pracy jako strażnik, to wracasz do domu i męczysz mnie, odchodzę od ciebie. Gdybym tylko wiedziała, gdzie trzymasz swoje skarby, to zabrałabym je jako część mojego majątku. I tak, tam był generalnie myk z okiem, prawda? Obrazu. I tak, to właśnie rozchodziło się o to. No właśnie, to jest ten sam strażnik. Tak, aby ktoś się nie domyślił, że to w oku obrazu jest kliczek do skrytki strażnika. Nie, Gareth, nie.
Zobaczmy, co jest tutaj, już tu jesteśmy, prawda? Okej. Pamiętam to miejsce. Tu jest sekret. Tak, by się nie domyślali. To, wiecie, totalnie puste pomieszczenie. Na pewno nic tutaj nie ma, nie? Oczywiście, że jest. Potrzebuję tępych strzał. Raz. Dwa. Trzy. Okej. No. Podoba mi się ilość sekretów w tym mieście. To jest coś naprawdę tej grze wyszło na dobre moim zdaniem. I witamy, nie wiem, w Królestwie Drakuli najwidoczniej. I to jest kolejna rzecz, której nigdy nikt nie tłumaczy. Po prostu gościu ma pod swoim mieszkaniem starożytny grobowiec, do którego ma przejście jakoś. Nie pytajcie. Ta bransoletka należała do Lady Esther, której mąż niespodziewanie zmarł we śnie. Mam wrażenie, że Lady Esther mogła mieć coś wspólnego ze śmiercią swojego męża. Kolejny mak. Teraz mamy torbę, żeby je nosić przynajmniej. I tak, to jest kolejny... Jest miniaturowa wersja miasta z jakiegoś powodu. I gra nigdy nic z tym nie robi. Nigdy nie natrafiacie na żadne notki dotyczące tego miejsca. Wiem, bo znalazłem wszystkie notki w tej grze, więc wiedziałbym o tym, ale nic tutaj więcej nie ma. Nie pytajcie, naprawdę, nie wiem. Tak mówię, odnoszę wrażenie, że w pewnym momencie w tej grze zaczął kończyć się budżet i trzeba było zwijać manatki i pokleić to tak, jak się da. Zwłaszcza, że pewnie deweloper został zaskoczony tym, że musi również wydać tą grę na konsolę poprzedniej generacji. Co obstawiam, też miało to i owo generalnie, to też to i owo ograniczyło, ewentualnie pochłonęło część budżetu. Bo naprawdę to jest dziwne, wiecie, aby dziwne, żeby gra, która była, ta gra była szumnie zapowiadana. To miał być, wiecie, wielki, mega powrót serii Thief. Generalnie ta gra miała być dla serii Thief tym czym nowe Tomb Raidery są dla serii Tomb Raider. Wiecie, odrodzeniem, przerodzeniem generalnie, wiecie, jakby, znaczy przemianą, zmianą klimatu, zmianą generalnie charakteru bohatera, tego, jak opowiadana jest w ogóle historia, zmianą skupienia, zmianą jakby samego świata. To miało być to wszystko do tej gry i to miał być początek nowej serii. Ale gra się nie sprzedała, ponieważ została wydana w takim trochę dziwnym, niepewnym stanie, jak zresztą widzicie po tej serii. I no cóż, w tym momencie nowa seria Thief umarła, zanim się jeszcze narodziła. Więc albo to coś miało, te wszystkie, wiecie, niekończone sprawy miały prowadzić do wielkich objawień i generalnie mega, wiecie, powikłań w kolejnych częściach, do mega plot twistów i tak dalej, albo ta gra, sama ta gra miała być dużo większa i pokończyć to wszystko. Dobra. Co my tutaj mamy? Okej, skoro już jesteśmy z tej strony, to potuptamy sobie do Ektora. Ogólnie u Ektora i u Vittoriego zostały nam jeszcze tylko po jednej misji. I teraz nie pamiętam, czy będziemy mieli ją tutaj, czy będziemy mieli ją przed całą ostatnią misją, jakby fabularną. No tak, jak mówiłem w poprzednim odcinku, chyba zostały nam dwie w tym momencie. Ta i jeszcze jedna. W przyszłym generalnie ostatnia misja jest tak długa, że równie dobrze mogłaby w sumie uchodzić za dwie.
ogólnie jak u Hektora nic nie znajdziemy, to zrobimy cięcie i spotkamy się po prostu pod kolejnym sidequestem. Ponieważ widzieliście już, że chodzę po tym mieście, tak? Więc tutaj, tu nic się nie zmienia po prostu. Dobra, Hektorze. Nie. Dobra, w takim bądź razie spotykamy się pod sidequestem najbliższym. Pokażę wam, którego będę robił na mapie po prostu. Okej, okay, jesteśmy w pobliżu misji i teraz tylko trzeba ją w sumie znaleźć. To też jest zawsze część zabawy, prawda? A? Dokąd prowadzisz, kabelku? O, dotąd, proszę bardzo. Super. There's a lynch mob on the streets. The Graven are hanging the blacktops. The ropes have changed. Na ulicach szaleje tłum, powiadasz. No, może masz jakieś inne okno, którego my nie widzimy, nie jestem pewien. Dobra, obowiązkowa strzała ze sznurem. Ciekawe, czy będzie się kalkulowało w ogóle je używać, ale to już nieistotne. Ops. Nic więcej nie ma. No to wchodzimy. Czekajcie, jaką misję w ogóle robimy? Jak się ta misja nazywa? Odzyskaj pióro Basso, okej. Okay. Pióro babci Basso, to co pamiętam sobie. To było zabawne, bo odzyskaliśmy jego, wiecie, figurę szachową i teraz odzyskujemy go pióro, ale w sumie tam naprawdę mu tego nie oddamy. O, ramka. O. Może pisała czarnym, może pisał czarnym czerwonym atramentem po prostu. To na pewno to, prawda? To na pewno to. Dobra, tajne przejście. Dawaj. Zaskocz mnie. Ops. Oh my. Ojej. Basso? Trzeba ci zmienić znajomych, wiesz o tym, nie? Wspomnienie Kata. Zdrada. Powieszony szlach. Aha. Prawie smakowo strony. O, proszę, czyli Kat najwidoczniej lubi zabierać jedzenie z pracy. Super. Zabieram pióro. Nie wiedziałem, że Basso mógł pisać. All this time I thought it was the magpie. Okej. Okay. Super. Ja sobie stąd idę. Fajnie dowiedzieć, jakich się ma pojebów za sąsiadów, prawda? W sensie nie są dosłownie, wiecie, sąsiadami Gareta, ale to jednak, wiecie, to nie takie duże miasto. To nie takie duże miasto. Pewnie mijają się od czasu do czasu na ulicy czy coś. W ogóle ciekawe, czy ten, wiecie, czy jakby Gareth ma życie prywatne. W sensie, wiecie, jakby, w sensie życie towarzyskie właśnie, nie prywatne. Wiecie, jest noc, zakłada, wiadomo, skórzany strój, idzie okradać ludzi, ja nie wiem, w dzień ubiera, nie wiem, może, nie wiem, zieloną koszulkę i nie wiem, i idzie, chodzi sobie po mieście, czy coś takiego. Nie wiem, wita się z ludźmi, nie wiem, ma, nie wiem, może ma dziewczynę. To wie. Czy po prostu, nie wiem, generalnie za dnia, nie wiem, Gareth śpi i po prostu nie wychodzi generalnie w ogóle na zewnątrz. Chciałem dostać się w sumie na dół. Ewentualnie nie, walić chodzenie dołem. Chodzenie dołem jest dla leszczy i nie złodziei. Czyli dla tych samych osób. Prawdziwi mężczyźni przemieszczają się górną drogą. O tak, górna droga. Gdzie jest, kurwa, to przejście? Zawsze zapominam. Tutaj. Ops. Dobra, w sumie zrobimy cięcie i ja po prostu spotkamy się przy kolejnej, najbliższej misji. Okej, okay, dobra, jesteśmy w zakątku Syren. Zobaczmy, czy pan Vittori ma nam coś do przekazania. A potem ewentualnie ruszymy na kolejną misję. O, proszę. A terrible loss to both the carnival and me personally. Must be quite the exhibit. Not just an exhibit, Mr. Thief. My Isabella.
sweet, fiery Isabella, turner of heads and owner of my heart. I'm not the rescuing type. But you must. She's in desperate trouble. She went into the city to help find the exhibits and was arrested by the Watch for suspicious behavior. They've imprisoned her in the Watch station. Spring her. Bring her back to me, please. Dodatkowa atrakcja. Vittorio jest zrozpaczony po utracie swojej ukochanej Izabeli, która została aresztowana za szwędanie się po ulicach. Teraz zamknięta w posterunku straży i potrzebuje ratunku. Your help will be greatly appreciated. Isabella languishes in the Watch Station, Mr. Thief, while my heart pines and my purse wilts. No dobra, okej. Okay. I to jest ostatnie zadanie dla Vittoriego. Czyli ostatnie zadanie dla Hectora dostajemy przed ostatnią misją. Okej, okay. Okej. Okay. Dobra, jednak myślę, że w tym odcinku ogarniemy sobie raczej te wszystkie pierdółkowate zadania. A Vittoriego, wiecie... Vittorio jak zwykle da minimalnie dłuższą misję, tak więc po prostu co zrobimy sobie później, w kolejnym odcinku i tyle. Na to poświęcimy jeden odcinek. Ale dobra, teraz kolejne cięcie, a ja śmigam do kolejnego sidequesta. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Zadanie... Jak to zadanie? A, wypatruj nagrody. Tak, to zadanie z teleskopem. Zobaczmy, w jakich warunkach dane będzie okraść ten dom. Op. Oj, Szlak. Wdepnąłem w pułapkę. A, no tak. A nie, to na szczęście to nie pułapka wyjątkowo. To klamka do drzwi. W ogóle jakby... Czy w tym mieście są inni złodzieje? Czy to po prostu wiecie, jakby chodzi o to, że o, trwa ta cała, nie wiem, dziwna rewolucja, ewolucja i przychodzą tutaj ludzie i mordują innych ludzi, bo to wiecie, nie są jakby pierwsze te, to nie są pierwsze zwłoki, które znajdujemy w domu. A, tu jest po prostu totalnie zamknięte, tak? Jasne. Dobra, panie, ruszaj się pan. Op. Dobra, powiedzmy, że pykło. I to powinno otworzyć tamte drzwi. Bo ten Gareth zmieniałbyś od czasu do czasu ten bandaż, bo to nie może być sterylne. Okej, okay. Przyszedłem tutaj kliknąć... Okej, okay, przeciąć tylko to, jasne. Okej, okay, why not. Wow, otwarłem to i przeciąłem linę i jeszcze muszę wyłamać zamek. No ja w to nie wierzę. To jest jakiś, nie wiem, to jest nieśmieszny żart. Okej, pan miał bardzo interesującą drogę do magazynu najwidoczniej. I Gareth odmawia złapania się liny. O, dziękuję. No dobra, to tu? Tak jest. Illyrian imports, huh? Nice gig. Nobody knows where Illyria is anyway. No, to wiecie, to się może odnosić do świata przedstawionego, jak i do, nie wiem, do nas graczy. W sensie... Hej, znamy tylko miasto. Nawet nie wiemy, jak się to miasto jest określone jako miasto, a nie ma nawet nazwy, tak? Więc Illyria może być wszędzie i nigdzie. Dobra, i kolejne cięcie i spotykamy się przy kolejnej włamce, prawda? Okej, okay, dobra, jesteśmy już blisko celu. To jest generalnie jedna z tych właśnie niefajnych sytuacji, gdzie mamy... psy, które musimy minąć. Jest tutaj całkiem sporo strażników, aczkolwiek nic, czego nie da się oczywiście zrobić. I gra jest na tyle miła, żeby od razu przywieźć nam tutaj strzałę z liną. Wiecie, nie musimy tracić naszej. Ops. Dobra, i znowu obrabiamy firmę dostarczycielską Biały Żagiel najwidoczniej. Mam wrażenie, że Gareth nie przykłada się do rozwoju gospodarki w tym kraju.
tu mamy? O mój Boże. Nie chcę mi się tego czytać. Generalnie widocznie chodzi tutaj o dostawę maku czy coś takiego. Czemu ten kraj zamawia tyle maku do cholery? Czemu maki? To jest takie mega randomowe. Tak jak mówiłem, wiem, że można produkować z nich narkotyki, oczywiście. Ten fakt jest mi znany, o czym już mówiłem, ale jednak to jest dalej takie bardzo randomowe. Wiecie, może Gareth nie ma mocy koncentracji, tylko po prostu, nie wiem, zagryza te maki i po prostu, nie wiem, wydaje mu się, że widzi te skarby. Lecą kolczyki, leci wszystko, no i jeszcze to. Dobra, aczkolwiek bez straty oczywiście strzały tak się nie obędzie. Bo cóż to za skok na budynek bez straty strzały ze sznurem, prawda? Finest routes around the lockdown that bribes can buy. This quarantine has worked out well for the Baron's administration. I proszę, to już. A i chyba mamy właśnie. Nie, nawet nie mamy tego jako dokumentu. Po prostu plany i tyle. Dobra, i chyba została jeszcze jedna misja, tak mi się wydaje. Tak, grobowa sprawa. W takim bądź razie grobową sprawę ogarniemy sobie jeszcze w tym odcinku, ale potem zakończymy. A ja prawdopodobnie między odcinkami skoczę uzupełnić zapasy. Chyba że gdzieś po drodze nie ma handlarza, zobaczymy. W każdym razie spotykamy się już przy grobowej sprawie. Okej, okay, dobra, wracamy. Ja uzupełniłem zapasy i teraz tak, odpaliłem nagrywanie, ponieważ no właśnie. Baron's a popular man for all the wrong reasons. To jest aby nowa lokacja w mieście, w sensie to odprowadzi z tej starej lokacji, to jest wiecie, aby to przejście, z tego korzystamy praktycznie od całego początku, tylko aby ta część, przy której właśnie jesteśmy, to jest aby nowa część tej lokacji, która otwarła się dopiero teraz. I mój Boże, żebym ja wam pamiętał, gdzie dokładnie jest ten dom, do którego się mamy włamać. Czy wystarczy użyć strzały, czy może trzeba się jakoś tutaj... Chyba wystarczy użyć strzały. Nie trzeba się bawić w jakieś chodzenie naokoło i tak dalej. Na szczęście. Hop. Klik. Poszło. No dobra. A po co tutaj idziemy tak dla przypomnienia w ogóle? A, po te prochy, no tak, pamiętam. Babcia przechowywała generalnie marihuanę w prochach swojego męża. A, mój Boże. Come on. A czemu ja w ogóle się kurwa bawię? Od czegoś mam tą koncentrację, nie? Ach, jestem tympy. Bo to jest zabawa. A, mogę się też dostać z tej strony, ale zjebałem. Mój Boże, jestem. A, najgorszy. Czemu zapominam o tak istotnych rzeczach? W sensie istotnych. Czemu zapominam o takich, nie wiem, ułatwiających życie rzeczach? A, w ogóle tak, nie wiem czy mówiłem, uzupełniłem strzały, dlatego jesteśmy troszeczkę biedniejsi. Rejestrowałem skradzionych. Fajka opium. O, dużo. O! Koleżka dużo tutaj zarobił pewnie na tym. Bo oczywiście nie podejrzewam, żeby strażnik w tym mieście, nie wiem, zabierał to do zniszczenia lub na przechowanie czy coś takiego. Oczywiście, że opchnął to pewnie dalej. Czy to jest urna? Jap. Vassal's client is more interested in the urn. But perhaps I think too little of family ties. Okej, dobra, i to wszystko. To co, opierdzielimy sobie jeszcze tą mieszkankę do końca i będziemy kończyć odcinek, prawda? A, no, dalej. Bum. O, jeszcze flaszka. Bum, myślałem, że się stłucze. Pusta. Naprawdę nic cennego. Jedno pióro w takiej dużej szufladzie.
Coś tu jeszcze jest może? Nie, niestety nie. O, tu jest jedna z tych magicznych świec, widzicie, jak płonie, znaczy jak się ten, jak jest podświetlona. Mówiłem wam o nich parę odcinków temu. O, i to jest kolejna w ogóle, żeby nie było. Gdzie ja do jasnej cholery w ogóle jestem? Jeśli wyjdę stąd, to wyjdę tutaj. To jest koło mieszkania tego chyba creepy tapicera, jeśli nie mylę. A nie, dobra, wiem gdzie jestem. Dobra, okej, to jeszcze ogarniemy ten szajs. To jest w ogóle mega dziwna lokacja, ponieważ jakby cały czas, jakby w tym, z drugiej strony tego okna jest dziura i możecie przez nią spojrzeć i będziecie widzieć to mieszkanie, ale ono, póki jakby nie przejdziecie misji w Mojrze, to mieszkanie jest dla was niedostępne. Ale jakby cały czas, wiecie, jest hintowane, że możecie tutaj przyjść, bo o hej, jest ta właśnie dziura w ścianie, ona wam mówi, o hej, tu coś jest, tu coś jest, ale naprawdę to... Czy było tutaj cokolwiek wartego uwagi? Nie wydaje mi się. Dalej, gdzie jesteś? O, medal straży, awesome. A z drugiej strony mamy co? Okej, gdzie jest to do jasnej cholery? A, dobra, no tak, możemy też z tej strony wejść. Pokażę wam też, co tutaj jest. Potem nie będzie mi się chciał tutaj wracać, tak więc okej. Jako, że i tak odcinek jest troszeczkę luźniejszy, bez żadnej fabuły i tak dalej, to wiecie, pokorzystajmy sobie z tego. W sensie, wiecie, każdy odcinek wydaje się luźniejszy w porównaniu do dwóch, trzech poprzednich. Tu powinna być ogólnie, z tego co pamiętam, gdzieś tabliczka z nazwą miejską. Tu oczywiście Garrett, nie wiem, zwinie, bo jest dziwny. A to jest co jest w ogóle? O, to jest zadanie dla Vittoriego właśnie. Idealnie. Perfekt. Tym zajmiemy się później. W ogóle tak, tu jest jakby jeden z obelisków. Obeliski to są jakby takie zagadki, które można wykonać i dostaje się wtedy unikatowy łup, który jest w sklepie Ektora. Kojarzycie, pewnie jest w gablotce taka wielka, taka sporawa złota wieża. Jeśli jeśli klikniecie wszystkie przyciski przy obeliskach w odpowiedniej kolejności, to możecie tą wieżę zgarnąć. I to jest unikat, który po prostu generalnie Garrett będzie miał przy sobie. Nawet nie ustawi go w tym. Nawet nie ustawi go u siebie w pokoju. U siebie w wieży w sensie. Łatwizna. To jest naprawdę fajna sprawa. Podoba mi się to. A, tu jest, proszę bardzo. No i generalnie nie widać tam tego, a tym mostkiem, tym jakby nie wiem, łukiem przed nami, tamtędy wchodziliśmy na górę, tak więc zrobiliśmy bardzo ładne kółeczko. I idealnie, dobra. Tutaj zaczniemy sobie kolejny odcinek i tutaj kończymy ten odcinek, to jest dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Bye bye.